Konstytucji Apostolskiej Divina Flatu papieża Piusa X. Psalmy, których zbiór znajduje się w Piśmie Świętym, zostały ułożone pod natchnieniem Boga. Od zarania Kościoła w przydziwny sposób służyły one nie tylko do pobudzania pobożności wiernych, składających Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznających Jego imię ale także według zwyczaju przyjętego już w Starym Prawie, miały szczególne miejsce w samej Świętej Liturgii i Bożym Oficjum. Z nich bierze począteków głos Kościoła, o którym mówi Święty Bazylii. Z nich także Psalmodia, którą poprzednik nasz Urban VIII nazywa córką hymnodii, śpiewanej nieustannie przed tronem Boga i Baranka. Psalmodia, jak mówi święty Atanazy, uczy ludzi, zwłaszcza tych, którzy poświęcają się kultowi Boga, jak mają chwalić Boga, jak godnie go uwielbiać. W tej sprawie trafnie zauważa święty Augustyn. Aby człowiek mógł godnie wielbić Boga, Bóg sam siebie uwielbił, ponieważ zaś sam siebie uwielbił, człowiek dowiedział się, w jaki sposób należy go wielbić. Psalmy mają ponadto w sobie przedziwną moc budzenia w duszach wszystkich ludzi pragnienia cnót. Choć bowiem całe Pismo Święte, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, jak napisano, to jednak Księga Psalmów, jakby ogród rajski zawierający owoce wszystkich ksiąg, okazuje w psalmodii obok owoców innych ksiąg również swoje własne. Tak właśnie uczy święty Atanazy, który słusznie dodaje: Mnie się wydaje, że psalmy są dla śpiewającego jakby zwierciadłem, w którym może on oglądać samego siebie oraz poruszenia swej duszy i w takim usposobieniu je odmawiać. To też święty Augustyn stwierdza w wyznaniach: Jakże płakałem, śpiewając hymny i pieśni, wzruszony do głębi słodkimi melodiami. Które śpiewał Twój Kościół. Melodie przenikały moje uszy, prawda sączyła się do serca i rozpalała uczucie miłości, łzy płynęły i było mi dobrze z nimi. Bo zresztą, kogóż nie poruszyłyby owe liczne miejsca w psalmach, gdzie tak wzniośle opiewany jest niezmierzony majestat Boga, wszechmoc, niewysłowiona sprawiedliwość, dobroć, łaskawość i inne nieskończone przymioty Boże kogóż nie natchną podobnymi uczuciami o dziękczynienia za otrzymane od Boga dobrodziejstwa albo ufne i pokorne błagania o pomoc czy też wołania duszy przejętej żalem z powodu grzechów któż nie zapłonie miłością wobec dokładnie zarysowanego obrazu Chrystusa odkupiciela którego głos we wszystkich psalmach słyszał święty augustyn Głos ten śpiewał, skarżył się, radował się nadzieją lub smucił rzeczywistością.